Halo, halo, witamy, Sven Springer i Aryman, witamy ponownie. Zaraz wam powiem, jaki mamy na dziś plan. Jak widzicie, trochę ostatnio się obłowiliśmy. Aryman ma emeczkę, ja mam Mozina, troszeczkę już wypicowanego, brakuje mi tylko bipoda. A tak reszta już jest wymaksowana. Dobra, Aryman, powiedz, jaki mam dzisiaj plan. O, chwila, tylko niech wejdę do gry. No dobra. Plan mamy następujący. Dostać się z Boloty na drugie lotnisko. Te, które jest na północy. Północ? Północ, południe, na północy. I... Dobra, nie wiem, czerwony łańcuch mam, ale... Chyba rzeczy się normalnie pojawiają. Beret, który zrzuciłem, widzisz? Możesz sprawdzić tylko. Ktoś... Słyszałeś zombie? Nie. Ja nic nie widzę. Nie słyszałem żadnego zombie. Nie mogę wyciągnąć, kurwa, broni. Czemu nie możesz? No bo nie mogę wyciągnąć broni, no. Ale wyciągasz ją cały czas. No ale jej nie mam. Spróbuj co innego wyciągnąć. Albo ręcznie ją sobie przerzuć do tego. Czekaj, bo mi się gra ścięła. Tam normalnie mogę przerzucać. I co? Mam czerwony łańcuszek, czekaj. W jakim mieście my jesteśmy w ogóle? To będzie coś koło Czarnogórska, nie? Te miasta takie małe? Nie. No co? Tu jesteśmy obok, po prawej stronie. Nie wiem, gdzie mamy, ale... Nagrywasz już? No. Dobra, to... Misję mamy taką. Żebyś zabawić się w symulator po prostu chodzenia. Tak na razie. I plan jest taki. Jesteśmy obok Boloty. Zaraz za pierwszym miastem po prawej. To jest południowy wschód. Nie, północny wschód. Musimy dostać się do drugiego lotniska, które jest na północy. I omijać w sumie większe miasta, dlatego iż jest jakieś 10 osób bądź więcej na serwerze. A nie chcemy stracić swoich łupów, które zdobyliśmy w poprzednim odcinku. O ile to będzie poprzedni odcinek, nie wiem. To zależy od lama. To próbujemy się tam po prostu dostać, gdyż no jest tam jakieś, jest większe, jest tam więcej itemów. I tam można znaleźć przede wszystkim lunetę snajperską dla Adama. Ja mam, bardzo dobrą. Ale mi chodzi o lunetę snajperską. Aha, bo to long range. Jest jeszcze, tak, jest na długi, na długi dystans. Faktycznie jest jeszcze jedna. No jakby to powiedzieć, no starać się przeżyć, tak? Bawimy się troszeczkę w symulator chodzenia dzisiaj. My jesteśmy koło Czapawesku, czy tam jak to się to gówno nazywa? To... Tak, jesteśmy za tym pierwszym miastem. Za pierwszym miastem jesteśmy po prawej stronie, za Bolotą, za lotniskiem. Mhm. Nie wiem, czy on mi troszeczkę ścina. Nie, nie ścina. Ale ja mam wooden PC, więc wiesz. No, no. Dobra. Dobra, nieważne. Czas się ruszyć, pójdziemy ale do lasu. Faktem jest taki, że mam trochę mniej FPS niż ostatnio. Teraz mam 30. Mam nadzieję, że tu nas nic nie zabije. No, to już się przestałem tym przejmować najwyżej. Widziałeś ostatnio w godzinę jaki sprzęt zebraliśmy, czy tam w półtorej. Tylko trzeba dojść do tej Baloty, no. No bo najpierw trzeba dojść do Baloty, no. Już minęliśmy Balotę. Ja wiem. Ja mówię, jak chcesz stracić sprzęt, to musisz dobiec do jakiegoś dobrego lutu, nie?
No i dobry lud jest tutaj. Na razie kierujemy się jak najszybciej, się musimy przemieścić z tego otwartego terenu. I co? I robimy zasadę, jak zaczną do nas strzelać, póki nie jesteś ranny, wyloguj się? Chyba tak. Też tak wydaje mi się, że to by było najlepsze. Jaką kolejne... Ile żeśmy grali? 8 godzin? 7? No chyba 7. No, wiesz, 5 godzin chodzenia, później 2 godziny przełączania się między serwerami, by zdobyć temy. I siedzenie do 5 rano. Wiesz, że o 7 rano zadzwonili do mnie do pracy? Rano? No, 7 rano zadzwonili, musiałem jechać do roboty. Hardcore, kurwa. No, o tyle mam troszeczkę, akurat jestem w lepszej sytuacji, można powiedzieć. Jutro też na 7. Na 12 godzinek. Pogotowie. Nie wiem czemu, ale strasznie mi tnie, kurwa. No właśnie widzę, że tak trochę cię cofnęło przed chwilą, ale... Jakoś źle nie jest. Cię boję tych bloków tam na lewo. Dlatego przemieszczamy się bardzo szybko i nie w grupie, od sąsiadem. Człowieku, ty jesteś daleko. Aha. Byłeś daleko ode mnie, chyba nie. O, zombie nas zauważył. Chuj z tym zombie, biegnij dalej. Jak biegniemy do lasu, to go zabiję tylko. Jo, cofnęło się trochę. No, widzisz. Faktycznie coś się muli dzisiaj. Może dlatego no, taki problem był. Biegnij, biegnij do lasu, ja go za chwilę zlikwiduję po cichu. Ja się ciebie boję i twoich siekierek, wiesz? Weź go zabij, bo ja będę krwawił znowu, kurwa, bo za chwilę tobie oddam tą siekierę. It was that moment that Ari knew he fucked up. Ale żeś mi zajebał, ty. Świetnie, jestem nieprzytomny. No dobra, czekaj, mam siekierę w dłoni, tego ten rozwalę. Wow! Dzięki. Ale ja mam tłumik. No ale to i tak jest głośne i inne zombie już na nas biegnie. Nie strzelaj, ja mam siekierkę, siekierka jest najlepsza. Ale chcę biec do lasu, wiesz, bo chcę sobie ustawienia zmienić. To biegnij, biegnij. Jakiś jeden frajer nas goni. Nie mogę mieć lagów, kurwa. Czysto. Ohoho, są trzy markety przed nami. No to właśnie o to chodzi, parę zombie. Będziemy je mijać. No, tylko... No dobra, najwyżej zginiemy. Nie możemy zginąć, musimy wykonać naszą misję. Chłopie, te markety są ulubionym miejscem dla snajperów, więc uważaj. Znaczy wątpię, że był snajperów, kurwa, nas, skujowe miejsce dla snajperów, z tego względu, że no właśnie, że, no nie właśnie, że, no dobra, no może w tym przypadku nie, ale na normalnych serwerach to jest idealne miejsce dla snajperów. Czemu kurwa strzelasz do tych zombie? Nie możesz wyciągnąć po prostu siekiery, teraz wszystkie zombie w okolicy będą na nas lecieć. Może odsuń się. Tak, już wiem. Pamiętam ostatnio, jak mi zajebałeś siekiery. Z prawej. Dech pies.
Coś znalazłeś dobrego? Klucze do kajdanek. No wyjebałem kajdanki już dawno. A nie, sorry, mam kajdanki jeszcze. Dawaj, chodź do mnie. Po co? Patrz, mam nóż. No już nic nie ma. Ja idę do następnego marketu. Ja pójdę po mapę, co? Zaraz wracam. Długo, bo tą mapę idzie. A się zgubił we własnym domu. O, jest i książę. Jestem już. Gdzie jesteś? Co znalazłeś? W tym drugim markecie jestem, panem. Jakąś kantynę znalazłem, tą manierkę znalazłem i trochę picia, jedzenia. Tutaj jesteś, tak? Za marketem tak, koło drzwi? Tak. Dobiegniemy dalej, tak? O. Kurde, nie ten guzik. Ktoś go kurwa zabił, bo mam laga. Dobra, idę. Dostał. W krowie? Nie, w locie dostał. Czyli lagujesz na razie. No nie widzę, żebyś ten, żebyś krwawił. Idziemy do tego budynku tutaj? Pędli czy nie, normalnie do niego walę. Nie no, tutaj nawet nie ma co się pytać, nie? Tu cię każdy będzie chciał zabić. Ary, mam laga, czekaj. Mam laga, jakby testuj, nie ruszaj się.
Gdzie jesteś? Koło ściany. Okej. Jest otwarta brama. Słyszałeś przeładowanie? Nie. Okej. Jest zombie Czemu przed ty... nami. No wiem. Widzę. Weź go. Czekaj, biorę ten toporek. No to ty go zabij. Będzie biegł na mnie. Chyba nie. Kurwa, ktoś miał psa. Zombie zeżarł mu psa. Tu jest woda, Puszek. Nie? Tu jest woda. Dobrze, chuj są wodą. Najpierw sprawdź budynki. Tak się nie da otworzyć. Ten się da, no ale tu jest wszystko pozamykane, więc tutaj jeszcze nikogo nie było. Jak mi wkurwia to, jak mi te drzwi przesuwają. Weź i tam zobacz, co tam jest. Przeładowanie, słyszysz? Nie, ma szlaga. Ja słyszę. Naboje do tego, strzelby. Kurwa, żadnej M4, nie? Mam kolejne magazyny. 40 naboi. Czyli tego wypakować. Czekaj, 20 wypakuję. Dobra. Następny budynek. Ty idź z tej strony płotu, ja pójdę z tej drugiej. W jakim sensie? No, idź tam tym wejściem, poczekaj tam, jak ci powiem i wyjdziemy razem, w razie czego. Dobra, dawaj. I się obróć w lewo. Czysto. Ja też mam czysto. Tam masz z tyłu barak. Weź go sprawdź, ja sprawdzę ten budynek. Kurwa. Co? Klatka jest otwarta. Klatka wejście w sensie? O kurwa, brama. Więzienie. Aha. I zombie na nas biegnie. No nie. Dobra. Dobra. Dawaj do następnego. Zombie biegnie. Będę słaniał nożem. Się znaczy. Mam M-kę, mam M-kę, mam M-kę. Weź M-kę. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja najpierw zajebię zombiak. Biegnę. Kurwa, nie to chciałem zrobić. Co wymieniasz tej kurwa M-kę? No. Zaraz spróbuję podmienić, osłoniej. Kurwa, teraz wygląda moja M-ka jak paskudztwo. Teraz masz na ziemi, masz prestiż. Ale czemu tak? Czekaj, to ja ci jeszcze coś innego dam. Coś do M-ki kurwa chyba miałem. Tego co pamiętam. Coś jakieś dobra, magazynki? Ja mam wszystko, dzięki. No chyba, że magazynek amunicję? Jakiś masz dobry. No, dam ci jedną 30, chcesz? Czy 20? No to daj mi 20. Masz za amunicję. Dobra, teraz jesteśmy badass, motherfuckers.
A masz tego endpointa, co ci dałem? No mam. Tylko, że on jest badly damaged. Przecież on był prestiż, kurwa. No nie, jest badly damaged. To może teraz, ale wcześniej nie był. Był prestiż, stary. Ale wszystko widać dobrze przez niego. Gdzie jesteś? Pobiegłeś już? Właśnie to kolejny magazynek 20. Jesteś w hangarze następnym? Tak. Znalazłeś w środku. Weź sobie dwójnu. Gdzie? Szedłeś na dół, tak? Tak, chodź tutaj, przypilnujesz mnie, ja sobie zjem, co? Kurwa, laga mam jeszcze. No chyba tego akoga wyjebie zaraz. Ty chodzisz? Czemu? Tak. Bo jest badly damaged. Chuja przez niego widzę. A kok? No. Ja ci dałem eye pointa. No ale ja znalazłem jakiegoś jakoga. Eye pointa. Aha, mam eye pointa faktycznie. No, dobra. Teraz jesteśmy w domu. Jak użyć tego radia? Też jest ten trochę uszkodzony, ale dobra. A ja wiem, po co jest to radio. Jak ty masz drugie, to możemy się komunikować na dłuższe odległości. Tak? Też jest badly damaged. Też tam damaged. Ale widać przez niego. Magazynek dałem ci. U mnie. Dobra, spróbuję wejść do góry. Koleś jest u góry, koleś jest u góry. Okej. Okay. Come up. Please. Okej. Okay. Come up. Wait, go to the downstairs, please. Don't worry, nobody gonna shoot you. Please put your weapon on the ground. Please. I don't shoot you. Put the... I'm here. I don't shoot. Zabijemy go? There's nothing left. Nie. You want something water? Mate, you want some water or something like this? Maybe food? Please. Do you need a food or water or something like this? No, I have all I need. Thank you. Alright. And please take it. I'm passing by. Alright, but please take your weapon on the back, please. Nobody gonna shoot you, nobody. Thank you very much. No. You're welcome. Bye bye. See ya. Zabijemy go? Nie, zostaw. Kurwa, ja bym go zabił. No, ja bym go zabił, jakby wiesz, nie współpracował, nie? No, bym go od razu odjebał, ale się trzęsę jak mała pizda. No. Nie, myślałeś, że to, że siekierę wyciągnie, bo chcecie zajebać? No, stary, no tak myślałem właśnie. Dobrze, akurat wcześniej zacząłem nagrywać, wiesz, tak wchodzę do góry po schodach i patrzę w ten pokój, nie? No to chyba musisz mnie opatrzyć, wiesz? Albo ja się sam zabandażuję. Osłaniaj mnie! Muszę coś zjeść, dobra.
Nie biegałeś teraz, nie? Nie, ale nic nie słyszałem. Z lewej strony. Nie wiem, czy to zombiak, czy to ktoś. Po trawie biegnie. Słyszę, ktoś słyszę, no. To ty tutaj pilnuję, się ogarnę, coś muszę zjeść, muszę. No. Bo będę kurwa krzyczał, jak pojebany. Ktoś zlurował tego zombiaka, wiesz, bo on jest z prawej strony teraz. Wcinasz coś? Tak, no mówiłem, że będę jadł. Dobra, tylko pytam. No jest chyba na mnie się zlurował, wiesz? Chyba tak, bo teraz widzę, że przeszedł z prawej strony. Ja się położyłem i jem. Dobrze. Trzech ludzi oprócz nas jest na serwerze, a my ich kurwa spotkaliśmy, nie? Daj mi jakieś kurwa tabletki. Jakie tabletki? Wody? Nie wiem. Nie, jakieś takie normalne kurwa, jakieś witaminy czy coś. No po co? Ja osłaniam. No bo żebym wam się szybciej ogarnął, nie? Bo to one są. Ja osłaniam. No to weź zjedz sobie trochę i jest na ziemi. Zjedz trochę i oddaj. Co ci jest w ogóle? Ja jestem healthy na przykład. Wystarczy, że zjem do pełna i się napiję. No nie wiem, ja stękam. Ja też stękam chyba. Pierdalasz te tabletki jak chipsy. Słyszysz? Co? Jak stękam, czy nie? Nie, nie słyszę. To mi się, czyli mi się zbugowało, weź tabletki. Musisz jeszcze magazynek gdzieś odpiąć coś. Dobra, ale muszę cię osłaniać. Ja stękam na przykład teraz. To czyli to są bugi. Dobra, zejdźmy na dół, zajebmy go kurwa. Kogo? Ja osłaniam. Ty schodzisz, bo mi już pierdolną raz. No to, ktoś kto ma broń musi zejść pierwszy. Albo czekaj, ja zrobię tak. Po prostu wbiegnij tam kurwa, ja pobiegnę w lewo zaraz, a ty biegniesz w prawo. Adam, ale ty kombinujesz kurwa. On jest tutaj pode mną. O kurwa, wbiega w ściany tej. Jebany, widziałeś to? Chyba został, bo widziałem krew, że poleciała krew. Co strzelasz? Co strzeliłeś? No nic nie strzeliłem. Myślę, żeby znaleźć gdzieś osłonę i po prostu już teraz zakończyć. Też? Mhm. Tego szuka... biegniemy w las, kurwa. To jest wieża do lotniska, czy to jest... Tak, to jest lotnisko. Są hangary, tutaj są. Ale my żeśmy tutaj nie byli. Byliśmy. Tylko okręciliśmy się dookoła, byliśmy tam.
faktycznie, dobra. Pierdolajmy w las. Kurwa jeszcze. To za, mnie to wkurwia też sami te ścinki. Do tego drugiego lasu musimy dobiec. Tamtego żółtego? Tak. Nie wiem, czy on jest żółty, dla mnie jest szary. Pomarańczowy, no chuj tam. Chodzi. Chyba, że tutaj bardziej w las, tutaj o. Wejdźmy po prostu kurwa w jakieś krzaki tyle. Nie, no musimy kawałek odejść kurwa, Adam. Później się zespawnujemy, nagle będzie kurwa kakofonia kurwa jedna wielka. Tutaj dobiegniemy za ten głaz tutaj co jest. Ja dobrze widzę. Do pałcznika. Koło murku się położymy i możemy się wylądować. Dobra, no to dzięki na dzisiaj. Było mi ludko. Kilka fajnych sytuacji. Tak. Nikogo nie zabiliśmy. Jeszcze bardzo chciałem. Jednemu darowaliśmy życie. Następnego razu w takim razie. Na razie, trzymajcie się. Cześć.